Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach pod koniec tygodnia. Były poseł Prawa i Sprawiedliwości z Rybnika, Grzegorz J., zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Katowicka delegatura dziś rano opublikowała komunikat w tej sprawie. Zapoznał się z nim Arkadiusz Szapka. Sprawa, jak czytam w komunikacie, dotyczy korupcji oraz powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych. Były poseł Grzegorz J. został zatrzymany w Rybniku. Ma to związek z postępowaniem dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej w latach 2016-2018. Prowadzone śledztwo dotyczy ponadto podejmowania się pośrednictwa w załatwieniu spraw w zamian za łapówki. Jest także podejrzewany o przyjęcie korzyści majątkowych w zamian za rekomendowanie i przyczynienie się do powoływania na stanowiskach w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Były poseł Grzegorz J. został przewieziony do prokuratury, gdzie usłyszał już zarzuty. Był posłem PiS od 2005 do 2019 roku. W ostatnich wyborach nie kandydował, został dyrektorem do spraw obsługi technicznej powierzchni w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Szkolenie i Górnictwo. Dlaczego nikt wcześniej w powiecie wodzisławskim nie przygotował się do uderzenia piątej fali? Czy nie można było przewidzieć, że będą gigantyczne kolejki do wymazów? Grzmiał na ostatniej sesji Rady Powiatu radny, były starosta Ireneusz Serwotka. Skoro od wielu tygodni wszyscy naukowcy, ale także i przedstawiciele rządu z panem ministrem Niedzielskim przewidują, że będzie piąta fala, to jaki problem, żeby się przygotować trochę wcześniej? Dlaczego my zawsze robimy coś po swach? Nie musielibyśmy narzekać na tych niedobrych pacjentów, klientów, którzy stoją w kolejkach, którzy różnymi sposobami starają się ten wymaz zrobić i dostać wynik. Ogarnijmy się. Jeżeli sobie rząd nie radzi, czy Warszawa, to bądźmy my mądrzejsi tu na miejscu. I przygotujmy się na litość boską do niektórych rzeczy. A nie dzisiaj dziwimy się, że ludzie ruszyli, bo chcą wymazy. Jest pan oderwany od rzeczywistości, komentował słowa radnego Ireneusza Serwotki starosta Leszek Bizoń. Świadczy to tylko o tym, że żyje pan trochę oderwany od rzeczywistości. My możemy mieć chęci, możemy nawet chcieć zaangażować pieniądz i wielkie i rezygnować z innych inwestycji a konto tego, tylko niestety władze, które decydują o tym, nie zawsze pozwalają nam. My już od ponad tygodnia na ten temat rozmawiamy, tylko niektóre organizacje, które powinny być bardziej rzutkie, powiedzmy to, i z dnia na dzień podejmować decyzje, niestety bezład tam jest bardzo duży. Pewne sytuacje trudno przewidzieć i wymykają się one spod kontroli. Staramy się jednak szybko reagować, przyznał poranny gość Radia 90 Krzysztof Kowalik, dyrektor wodzisławskiego szpitala, pytany o ogromne kolejki, jakie od kilku dni ustawiają się do testów w powiecie. Jesteśmy ciągle w okresie pandemii. Pewne sytuacje jest bardzo trudno, niezmiernie trudno przewidzieć i pewne sytuacje wymykają się czasami spod kontroli. Staramy się robić co możemy i w miarę szybko reagować na takie sytuacje. Takie decyzje i takie działania były. To nie jest tak, że uciekamy tutaj od odpowiedzialności, czy nie widzieliśmy tego problemu. W momencie, kiedy ten problem był widoczny w postaci kolejek samochodów przed szpitalem wodzisławskim. Wszyscy mówili o tym, że piąta fala nadchodzi. Można było się tego spodziewać. Można było się tego spodziewać, natomiast proszę pamiętać o tym, że to nie jest decyzja, która leży tylko w gestii szpitala. Szpital może tutaj podjąć inicjatywy, może wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia, natomiast tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie wszystkiego dokładnie przewidzieć w okresie pandemii. Tymczasem z dnia na dzień testowanych jest coraz więcej osób. Rośnie liczba skierowań na wymazy, mówił poranny gość Radia 90. Te wzrosty są bardzo duże. To nie jest wzrost o 20-30 osób, tylko ja powiem Państwu, żeby to zobrazować, że to było w pierwszym tygodniu stycznia 790 osób, które testowaliśmy. W drugim to było już 847, a w kolejnym, czyli od 17, to było prawie 3000 osób. Więc ten skok jest tak duży, że trudno było zapanować nad tą sytuacją i od razu, że tak powiem, rozładować te kolejki. Personel w szpitalu jest, ale obsady dyżurowe są naciągnięte do granic możliwości. Piąta fala pandemii dziesiątkuje pracowników w całym kraju. Już ponad 1 000 000 osób przebywa na kwarantannie. Nie omija także medyków w powiecie wodzisławskim. Póki co pracownicy jeszcze są, mówił poranny gość Radia 90. Personel na
dzień dzisiejszy jeszcze jest i robimy wszystko, żeby ten personel był. Natomiast no, te obsady, zarówno lekarskie, pielęgniarskie, ratowników medycznych, one są już naciągnięte do granic możliwości. Ci ludzie pracują, już za chwilę będzie mieć prawie 2 lata. Na dzień dzisiejszy dajemy, że tak powiem, radę. Czy szpitalowi grozi zamknięcie oddziałów w związku z rosnącą ilością zachorowań? Na chwilę obecną nie ma takiego zagrożenia, chociaż to jest sytuacja czasami nieprzewidywalna, bo tak jak mówię, obsady są czasami oparte o kilka osób i wypadnięcie jednej osoby z powodu na przykład L4, co przecież też się ma prawo zdarzyć, bo personel medyczny to też pacjenci, to też ludzie. Więc na dzień dzisiejszy takiej sytuacji nie ma, ale nie mogę zagwarantować, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca za 2-3 dni czy za tydzień. Mówił Krzysztof Kowalik, dyrektor szpitali w Wodzisławiu i Redutowa. To będzie znów niepewny rok dla kultury. Wiele wydarzeń stoi pod znakiem zapytania. Wszystko nie tyle przez obostrzenia związane z pandemią, co pieniądze, których na wydarzenia kulturalne jest coraz mniej. W Wodzisławiu nie odwołano Dni Miasta czy Reggae Festiwalu, ale nikt dziś nie potrafi powiedzieć, czy imprezy na pewno się odbędą. W Rybniku w planach majówka i Dni Miasta, ale nie wiadomo na jaką skalę. Pod znakiem zapytania stoi także jeden z największych festiwali rockowych w regionie, w Bliskach. Jednodniowa impreza w ostatni wakacyjny piątek przez kilkanaście lat przyciągała do tej małej miejscowości tysiące fanów. Od 2 lat impreza się nie odbyła. W tym jej los także jest niepewny. Wszyscy dobrze wiemy, w jakim katastrofalnym stanie jest gospodarka, a najbardziej to dotknęło takie gminy jak gminy Lyski między innymi, gdzie budżet jest okropnie pokiereszowany. Bardzo ciężko w dzisiejszych czasach pozyskać sponsorów, a w kontekście tego, jak wzrosły ceny i koszty festiwalu, gdyż jesteśmy już po rozmowach i z firmą ochroniarską, i z rybnicką estradą, no to koszty festiwalu wzrosły 40-50%. W tej trudnej sytuacji cieszy to, że artyści, przynajmniej ci mający zagrać na festiwalu, nie podnoszą stawek, dodaje Sylwia Stępniak, organizatorka Lyski Rock Festival. Też chcą zagrać, zwłaszcza, że my ten skład autentycznie, ten skład, który mamy w tym roku, to skład wymarzony. Póki co cały czas przez te ostatnie 2 lata robiliśmy aneksy domów, nie rezygnowaliśmy z zespołów, nie rezygnowaliśmy z imprezy. My czekamy na nich od 2019. Bo wtedy się zaczęło spisywać umowę na 2020, no i liczymy na to, że się doczekamy. Niemniej ja i tak jestem strasznie wdzięczna panu wójtowi, że daje szansę, że chcą to zrobić. Zwłaszcza, że to jest takie właściwie upragnione, maleńkie dziecko wójta Grzegorza Gryta, który wypuścił je w świat, no i nie chciałby, żeby to dziecko umarło. Chcąc ratować festiwal, postanowiono zorganizować zrzutkę w internecie. Podczas tegorocznej edycji Lyski Rock Festival zagrać mają Wilki, Lux Torpeda, Piżama Porno, Jelonek i Łydka Grubasa. Wyjątkowy przedmiot trafił na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To złota strzała, samochód służbowy pierwszego cieszyńskiego starosty Andrzeja Georga. Samochód rocznik 2000 została zakupiona z nadwyżki finansowej za zgodą ówczesnej Rady Powiatu Cieszyńskiego i od razu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Prezentowano ją na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Wtedy pamiętam, był taki redaktor i mówi: to panie starosto, niech pan tak się położy na tej masce i tak jakby, że pan kocha tą Hondę. Ja to zrobiłem. Myślałem, że on żartuje jej prywatnie. Nawet mu powiedziałem, żeby mi dał jedną odbitkę. No ja biorę gazetę, a on na pierwszej stronie taki ten jeszcze napisał: to są zabawki Georga. No było trochę z tego zażenowania wśród radnych, no ale jakoś to przeszliśmy. To był autosłużbowy, jeździł kierowca. Ja jeździłem tylko na dalsze jakieś wyjazdy do Poznania, do Nowego Sącza. Na Morawach też był zjazd starostów, prezydentów Moraw i Śląska. Wspomina Andrzej Georg, starosta cieszyński w latach 1998-2000. Złotą strzałą jechał też kibicować Adamowi Małyszowi w trakcie zawodów w Harachowie. Auto na licytację wystawił obecny starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Z tą Hondą wiąże się jeszcze jedna historia. Myśmy wówczas komisję rewizyjną w całości oddali opozycji. Wszystkie te dokumenty, mieliśmy też tutaj kontrolę wewnętrzną, ale oni to wszystko zażądali, sprawdzali, a tu nagle okazuje się, że takim jednym z głównych zarzutów to był fakt, że tą Hondę, jak pojechali zapłacić za nią, to nie przelewem, tylko gotówką, którą wyjęli panowie nasi z administracyjnego wydziału z reklamówki. No i to był duży skandal. Stan licznika na dziś 359 408 km. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie pod koniec tygodnia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia. Więcej na radio90.pl.